To jedna z największych i najbardziej niezwykłych tajemnic świętego Charbela. Wielu chciałoby mieć do niej dostęp, zbadać ją, zmierzyć, zważyć. Wielu też napisało wiele komentarzy do niej właśnie, ale te komentarze są często takimi nie mającymi pokrycia w rzeczywistości domysłami, bądź czasami fantazjami, nawet konfabulacjami na temat, no właśnie, czego. Rzeczywistości, która stanowi jeden z najbardziej intymnych, delikatnych, takich ukrytych rysów osobowości Charbela. Tą jego tajemnicę nazywamy, czy można nazwać, kryptę Melete. Więc tajemnica kryptę Melete, cóż to takiego jest i w jaki sposób objawiała się w życiu Charbela, o tym dzisiaj. Kryptę Melete. No właśnie, zanim więcej o niej, trzeba powiedzieć sobie wprost, że przedmiotem takiej fascynacji czy zainteresowania wielu osób, które badają życie, duchowość świętego Charbela, jest to, w jaki sposób Charbel się modlił. Oczywiście im bardziej cofamy się w głąb jego życia, do początków, do tego okresu, kiedy żył w swojej wiosce jako młody człowiek, potem kiedy go opuścił i wstąpił do nowicjatu i początki, powiedzmy, jego życia monastycznego, tym bardziej te momenty życia Charbela nikną nam w mroku, takiej niewiadomej. Co prawda mamy trochę przekazów ustnych, trochę świadectw zostało nam, zwłaszcza w dokumentach z procesu beatyfikacyjnego Charbela, ale tak naprawdę nie mamy żadnych dokumentów pisanych, nie mamy żadnego tekstu pisanego przez Charbela. Mamy tylko strzępki jego wypowiedzi z drugiej ręki, zasłyszane przez innych, no i mamy świadectwa świadków, którzy trochę go podglądali. A więc to są bardzo niejasne informacje i z tych szczątków, które mamy, tak naprawdę trudno jest zbudować jakiś taki spójny, kompletny obraz jego życia duchowego. Ale im później w tej historii, im bardziej przesuwamy się w okres monastyczny i potem okres eremicki życia świętego Charbela, im bliżej tego momentu śmierci, coraz więcej świadków, coraz więcej mnichów, eremitów, którzy mieli kontakt z Charbelem, mówiło o pewnej specyfice, czy pewnym specyficznym rysie jego życia duchowego, o pewnych jego kompetencjach, umiejętnościach, predyspozycjach, o cechach, które posiadał. No i tu już tych świadectw mamy coraz więcej, chociaż tak naprawdę one wszystkie jeszcze nie są tak satysfakcjonujące, jakbyśmy chcieli. Więc nie mamy regularnie spisanych opowieści z pierwszej ręki, gdy był o świętym Charbelu. Nikt na bieżąco nie notował jego wypowiedzi, ale pewne elementy, pewne jego sentencje czy słowa wypowiedziane przez niego gdzieś tam utrwaliły się w pamięci świadków, jakoś do nas dotarły. Więc im później w tym życiorysie Charbela i bardziej przesuwamy się ku czasom współczesnym, tym więcej możemy o nim powiedzieć. I też wśród tych świadectw szczególnie interesujące są te, które dotyczą życia duchowego i życia modlitwy świętego Charbela. Oczywiście my mamy świadków, którzy obserwowali go podczas odmawiania liturgii godzin, kiedy uczestniczyli też w Eucharystii. Niektórzy mnisi czy nawet świeccy mieli możliwość tego, taki przywilej i obserwowali go wówczas i mówili o tym, że modli się z niezwykłą estymą, w sposób niezwykle uważny, z wielkim skupieniem. Często w tej modlitwie, szczególnie eucharystycznej, wpadał w ekstazę. Tu jest pewne podobieństwo też ze sposobem przeżywania Eucharystii przez Charbela i przez Ojca Pio na przykład. Niemniej szczególnie jakoś takie interesujące i szczególnie ważne wydają się te momenty, kiedy obserwowano, czy niektórzy wybrani eremici na przykład mieli możliwość podglądania trochę Charbela w takich najbardziej intymnych momentach modlitwy wewnętrznej, osobistej. Czyli na przykład, kiedy w godzinach takich przedwieczornych, ponieważ po jednym posiłku, który eremici jedli w okolicach godziny 15 mniej więcej, później był taki czas, kiedy mogli, czy zagospodarowali tą przestrzeń przed modlitwą osobistą, wówczas Charbel często udawał się przed Najświętszy Sakrament do kaplicy przy eremie i tam trwał godzinami na modlitwie do wieczora. Później też często modlił się w nocy po takim krótkim posiłku między krótkim noclegu między 21 a 12. O 12 wstawał na liturgię godzin nocną i potem już nie kładł się spać, tylko albo w swojej celi rozważał Słowo Boże, albo modlił się znów przed Najświętszym Sakramentem praktycznie przez całą noc do rana.
Co wiemy o tych najbardziej szczególnych, intymnych momentach modlitwy Szarbela? W jaki sposób przeżywał swoją relację z Bogiem wewnątrz? To jest właśnie tajemnica. Tego nie wiemy, nie mamy tam dostępu. Nie wiadomo do końca, jak przebiegało jego życie duchowe, czy miał jakieś ulubione style, sposoby modlitwy. Wielu domniemuje tutaj, domyśla się, w niektórych książkach możemy znaleźć rozmaite spekulacje na ten temat. I wydaje się, że to jest jakiś, że ktoś ma szczególny wgląd do życia czy duchowości Szarbela. Otóż nie, nie wiemy tego, to jest przed nami ukryte. Czy możemy się tego podomyślać? Trochę tak, dlatego że kiedy obserwujemy sobie ostatni etap życia duchowego świętego Szarbela, a chodzi szczególnie tutaj o ten etap, który odsłonił się nam bardzo tak boleśnie w jego agonii, czyli 6 ostatnich dni życia świętego Szarbela, to jest agonia, a święty Szarbel umiera w Wigilię Bożego Narodzenia w 1898 roku i wówczas było przy tej jego śmierci wielu świadków. Szarbel raz odzyskiwał przytomność, raz ją tracił, ale w momentach odzyskiwania przytomności modlił się w sposób, który jak gdyby na zewnątrz odsłaniał trochę to, co działo się w jego wewnętrznym życiu, czyli wypowiadał na zewnątrz głośno, tak jakby uwalniał trochę z siebie to, co było efektem, czy było sposobem jego modlitwy, wnętrza jego tajemnicą serca. Świadkowie mówią, że wówczas modlił się krótkimi aktami strzelistymi, modlił się krótkimi formułami, przyzywał imiona świętych, bądź fragmenty tej szczególnie ważnej dla maronitów modlitwy, która ma miejsce w czasie celebracji Eucharystii, Ojcze Wszelkiej Prawdy, Abba Dokuto. Ojcze wszelkiej prawdy, to Twój Syn, ofiara, która Tobie się podobała, przyjmij Jego śmierć za mnie, dzięki niej będę łaskawiony. Oto ofiara, przyjmij ją z moich rąk, a będę pojednany z Tobą. I tak dalej, i tak dalej. To jest modlitwa szczególnie ważna w liturgii maronickiej i Szarbel modlił się jej fragmentami, tak gdyby aktami strzelistymi wyjętymi z tej modlitwy. Czy to był jego styl modlitwy, tej najbardziej ukrytej, intymnej? Być może w ostatnich chwilach życia, kiedy człowiek modli się, to modli się prosto, jednocześnie modli się czymś, co jest dla niego szczególnie ważne, tak jakby chciał w tej przestrzeni modlitwy dotknąć Boga, dotknąć Jego bezpieczeństwa, schować się z nim, w Nim skryć, schronić. Więc być może w ostatniej chwili swojego życia Szarbel odsłonił coś ze swojej tajemnicy modlitwy wewnętrznej. Ta tajemnica modlitwy wewnętrznej, nazywamy ją kryptę meletę. Dlaczego kryptę meletę? Ponieważ w tradycji ojców pustyni kryptę meletę to była ukryta medytacja, albo mówiąc inaczej, ukryte rozważanie, rozmyślanie, które polegało na tym, że mnisi, asceci, eremici, żyjąc na pustyni, żyjąc w odosobnieniu, w swoim wnętrzu budowali taką nieustanną uważność na obecność Boga. I tą uważność jak gdyby przeżuwali w sobie, starając się nieustannie być z nią w kontakcie, medytując obecność Boga. Ale w jaki sposób? Otóż medytowali ją poprzez kontakt z prostymi formułami, z krótkimi zdaniami, z takimi wielokrotnie powtarzanymi słowami, bądź fragmentami z Biblii, bądź fragmentami wezwań, takich aktów strzelistych, które wielokrotnie powtarzali nie jak mantrę, w jakiś taki sztuczny, mechaniczny sposób, ale uwewnętrzniając je i próbując wsłuchiwać się w ich sens, trwając jak gdyby w tym, co te słowa, te wezwania, te krótkie akty, krótkie formuły znaczyły. Często je zmieniali, dobierali je do momentu życia czy sytuacji, w której się znajdowali i była to podstawa tak zwanej modlitwy serca, łącząca się z tak zwanym hezychazmem, czy z hezychią, mówiąc bardziej, hezychazm jako formą modlitwy potem się z tego rozwinął, ale hezychia to było pewne uciszenie, pewne wewnętrzne skupienie, pewna postawa uważności. Tym pojęciem kryptę meletę opisywano więc wewnętrzną medytację, bardzo prostą medytację, wchodzenie w głąb, w sens i trwanie w sensie słów, które miały znaczenie właśnie takie natchnione, objawione, które miały wymiar biblijny, które były takim, jak gdyby taką przestrzenią zjednoczenia człowieka z Bogiem, które odsyłały w głąb jego serca i naprowadzały na jego obecność. Ta tradycja kryptę meletę, ona z Egiptu przeniknęła
zrozumiała, rozlała się szerzej po innych obszarach, gdzie praktykowana była chrześcijańska asceza, gdzie mnisi, eremici, pustelnicy rozpoczynali swoją taką aktywność. I wiemy, że tradycja ojców pustyni przeniknęła również do Libanu. Oczywiście Liban miał swoją tradycję tych syryjskich tak zwanych ascetów, Szymona Słupnika, innych jeszcze, których swego czasu opisał biskup Teodoret z Cyru w swojej księdze Dzieje Bożej Miłości, czyli żywot 32 ascetów syryjskich, opisujących ascetów z przełomu IV, V i potem VI wieku też, głównie V i VI właściwie. Więc ta tradycja, ona była obecna, Charbel z niej czerpał, ona była jak gdyby ukorzenił podstaw jego duchowości i wiemy, że tradycja ojców pustyni przenikała również do Doliny Świętej, gdzie Charbel się, na skraju której Charbel się wychowywał, gdzie żyli mnisi, eremici, do tradycji libańskich pustelników. Wiemy, że przenikała, bo przecież w sercu Doliny Świętej, świętego miejsca, gdzie dla maronitów, gdzie żyli mnisi, eremici, pustelnicy właśnie. Tam w sercu tej doliny znajduje się klasztor świętego Antoniego z Koschaja, który prawdopodobnie u swoich podstaw był założony przez uczniów świętego Antoniego pustelnika i tradycja duchowa świętego Antoniego tam jest bardzo rozwinięta i jego kult również. My wiemy też, że taki proces przenikania pism, czy apoftegmatów ojców pustyni, czy innych pism z tego obszaru egipskiego, kultury chrześcijan Egiptu, również dotknął Libanu i tam się te pisma przenikały. Dlatego też wiemy, że Charbel był kształtowany przez tę tradycję. Wiemy, że również w tej nielicznej grupie książek, które posiadał, znajdował się prawdopodobnie żywot świętego Antoniego Pustelnika. Więc Charbel nie tylko miał wielkie nabożeństwo do świętego Antoniego, ale też wzrastał w tej tradycji, w tym połączeniu tradycji syryjskiej, syriackiej właściwie, starej tradycji ascetycznej mnichów libańskich, która jakoś tam syntetyzowała się na pewnym etapie z duchowością ojców pustyni. Czy znał ten styl modlitwy, czy modlił się nim? Możemy tylko domniemywać, ale możemy również przypuszczać, że najbardziej intymna modlitwa serca Charbela, jego wewnętrzna tajemnica, to jest właśnie tajemnica Crypte Melete, czyli modlitwy skupienia, modlitwy uważności, modlitwy prostych formuł, prostych słów, które wypowiadał jako pewną postać modlitwy serca, czy tak zwanego hezychazmu, czy hezychi, wczesnej formy hezychi. Więcej nie wiemy, nie możemy o tym więcej powiedzieć, nie możemy powiedzieć, czy miał jakieś swoje ulubione formuły, jak tą modlitwę praktykował, czy po prostu trwał w takim mistycznym skupieniu, czy przywoływał poszczególne słowa, jak je zmieniał, jak je rozważał w sobie, to już dla nas jest niedostępne. Ale możemy domniemywać, że jego serce w taki medytacyjny sposób było związane, zjednoczone z Bogiem, że tego w jakiś sposób również on, jego postawa może nas uczyć. Więc kiedy szukamy u Charbela śladów starożytnej chrześcijańskiej tradycji modlitewnej, na pewno znajdziemy tam takie inklinacje w kierunku modlitwy serca, modlitwy Jezusowej, wczesnego hezychazmu, który być może Charbel praktykował. Niech to będzie dla nas zachęta, żeby spoglądając w jego niezwykłą postawę, w jego życie duchowe, wracać też do korzeni tej tradycji, która nas również może dzisiaj zainspirować i może wnieść w nasze życie bardzo wiele duchowego dobra. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zachęcam do inspirowania się świętym Charbelem, no i oczywiście też do podglądania i subskrybowania mojego kanału. Jeśli treści, które tu znajdujecie, odpowiadają Wam, to bądźmy razem. Pozdrawiam serdecznie.